obietnica nam zespół na chwila z kadłuba. Myślę, że dziewczynom należą się oklaski. Są nieco zdenerwowane, przejęte rolą, ale trzymamy za was kciuki, dziewczyny. Oj, przepraszam, i mężczyźni, witamy również opiekuna. Dla pana również brawa. Drodzy państwo, kilka uwag organizacyjnych, bardzo ważnych, żeby spotkanie przebiegło sprawnie. Ja widzę, że tam pod tym większym zielonym namiotem tworzy się kolejka do przeszukania. Z drugiej strony, za pomnikiem Żeromskiego jest drugi namiot, druga bramka, tamtędy również można wchodzić. Zachęcamy państwa, by podejść tuż właściwie pod podest, przy którym występuje teraz zespół na chwilę. Właśnie tutaj pojawi się pan prezydent. Warto podejść blisko, będzie możliwość otrzymania autografu, zrobienia sobie zdjęcia. Prezydent zgodnie z zapowiedzią wyjdzie do mieszkańców. Dlatego tych wszystkich państwa, którzy stoją pod budynkami wokół placu Żeromskiego, zapraszamy tutaj blisko. Można podejść blisko tu z prawej strony, gdzie znajdują się dziennikarze. Jest jeszcze wolna przestrzeń przy barierkach. Tu też jeszcze można podejść pod same czerwone taśmy, które wytyczają ten obszar, no, do którego już niestety wejść nie będziemy mogli. Oczekujemy, przypomnę, godzina 16:15, to jest ta planowana spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Zapraszamy wszystkich na plac Żeromskiego. Bliżej, tutaj w okolice dziennikarzy, w okolice sceny. Będzie można dużo lepiej wszystko zobaczyć, usłyszeć. Odbiór będzie dużo łatwiejszy dla państwa, też przy okazji organizacyjnie wszystko będzie lepiej przebiegać. W takim razie oddaję mikrofony, tak powinnam powiedzieć chyba, zespołowi. Kilka słów o zespole na chwilę, czyli to ten zespół kadłubski, który przywitał nas tu pięknymi przyśpiewkami po polsku i po śląsku. Zespół został założony w 1993 roku, no to zespół już zupełnie pełnoletni. Od tego czasu przez grupę przewinęło się ponad 200 osób. Mają za sobą setki występów i koncertów i w naszym regionie, i na Opolszczyźnie, i w całym kraju, a także za granicą. Śpiewają po polsku, śląsku i niemiecku. Na chwilę jest też laureatem wielu nagród w przeglądach i konkursach. A dziś właśnie na chwilę zaśpiewa dla prezydenta. Jeszcze powtórzę uwagę organizacyjną. Wszyscy z państwa są proszeni o podejście tutaj jak najbliżej, o wejście na teren placu Żeromskiego, ponieważ spod kamienic, z ulic, no oprócz prezydenckich samochodów, naprawdę nie będzie widać nic. Tym bardziej, że prezydent Andrzej Duda wyjdzie do państwa, będzie możliwość zamienienia dwóch słów, zrobienia sobie zdjęcia. Dlatego zachęcamy, by jak najwięcej osób weszło na sam...
wszystkich samochodów. Już za chwilę będziemy świadkami, no można powiedzieć, historycznego spotkania. Po raz pierwszy głowa państwa w Strzelcach Opolskich. Bardzo się cieszymy, że są państwo z nami. Dobrze państwo słyszą. Witamy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Witamy w Strzelcach Opolskich. Witamy w Strzelcach Opolskich prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Lokalnych włodarzy, zaproszonych gości, witamy państwa. Zespół Na Chwila z Kadłuba, zespół działający od 1993 roku, ma za sobą setki występów w regionie, kraju i za granicą. Przez zespół od tamtej pory przewinęło się ponad 200 osób. Śpiewają po polsku, śląsku i niemiecku. Na Chwila jest też laureatem wielu nagród, a dziś właśnie wystąpią przed głową państwa. Takiego,
codziennej robocie. Hej, takiego dostanam, żumbo niego ustanam. Będę kochać nad życiem, wszyscy ludzie użyte. Dla pana prezydenta piosenka bliżej Krakowa troszeczkę. Sarna. Pięknie dziękujemy. A teraz głos zabiorą gospodarze, starosta strzelecki Józef Swaczyna i burmistrz Strzelec Opolski Tadeusz Goc. Szanowni Państwo, w wielowiekowej historii Strzelec nie mieliśmy jeszcze tak wspaniałego gościa. Przywitajmy gorąco pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. Szanowny Panie Prezydencie, serdecznie witam Pana na gościnnej ziemi powiatu strzeleckiego u podnóża Góry Świętej Anny, patronki Śląska Opolskiego. Witam również przybyłych na dzisiejsze spotkanie parlamentarzystów, samorządowców, mieszkańców powiatu strzeleckiego oraz mieszkańców z różnych stron Opolszczyzny. Zawitał Pan do powiatu wielokulturowego. Ta wielokulturowość bez wątpienia, powtarzając za arcybiskupem Alfonsem Nosolem, zasługuje na miano skarbu Śląska Opolskiego. Tutaj mówimy gołdome i szprechomy. W wyniku transformacji po roku 89 na naszym terenie pracę utraciło ponad 5 tysięcy mieszkańców. Dzięki determinacji naszych przedsiębiorców
oraz doświadczonych samorządowców dzisiaj możemy powiedzieć, że odnieśliśmy olbrzymi sukces. Mamy najmniejsze bezrobocie spośród wszystkich powiatów województwa polskiego. Nieco ponad 6%. Powstały nowoczesne firmy, m.in. firma Damiec czy Kronoszpan i dużo innych małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalna strefa ekonomiczna w Ujeździe liczy blisko 500 hektarów. Jest to bardzo dobrze uzbrojona i należy do najlepszych w Polsce, co zdecydowało o lokalizacji tam swojej działalności przez takie firmy jak Mubea, IFA czy FM Logistics. Powiat Strzelecki to również doskonale rozwinięte rolnictwo. Nasi rolnicy mogą pochwalić się tym, że są mistrzami w produkcji mleka. Pod tym względem należą do najlepszych krajów. Jesteśmy organem założycielskim dla największej na Opolszczyźnie szkoły zawodowej. Mamy 1200 uczniów kształcących przyszłych fachowców dla pracodawców z terenu powiatu strzeleckiego i okolic. Mieszkają tutaj ludzie oddani swojej ojczyźnie. Myślę, że te kilka godzin pobytu w powiecie strzeleckim utwierdzi pana, panie prezydencie, w przekonaniu, że powiat strzelecki, ta mała ojczyzna na mapie Polski, której mieszkańcy mają coraz lepsze warunki do życia, rozwoju i pracy. Jeszcze raz dziękuję, panie prezydencie, na przybycie na naszą ziemię. Panie prezydencie, przy pięknej pogodzie, przy gorącej atmosferze, przy aplauzie mieszkańców ziemi strzeleckiej, zapraszam pana tutaj, żeby pan mógł popatrzeć, jak gospodarny jest to kraj, jak gospodarna jest to ziemia. Proszę uprzejmie. Drodzy państwo, teraz głos zabierze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo posłowie i senatorowie, szanowny panie starosto, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo radni, wszyscy drodzy zgromadzeni i szanowni państwo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to niezwykle miłe przyjęcie i bardzo dziękuję zespołowi za piękne piosenki, którymi mnie przywitał. I piękne stroje, tak głęboko zakorzenione w tutejszej tradycji. Pan starosta pięknie powiedział o tej wielokulturowości. Tak, ona jest wielkim skarbem tej ziemi, dlatego że może właśnie przez to Opolszczyzna i Strzelce dobrze się rozwijają. Przez to nie, że tutaj są realizowane jakieś programy, a przynajmniej nie tylko przez to. Przede wszystkim są realizowane dlatego, że tu są tacy ludzie i dzięki temu ten właśnie rozwój jest możliwy. Bo przecież byli tutaj ci, których rodziny mieszkały tutaj od wieków. Niemcy, ludzie, którzy czuli i czują się Ślązakami, ale byli także ci, którzy po II wojnie światowej przyjechali tutaj bardzo często z Kresów Rzeczypospolitej. I wszyscy razem żyją na tej ziemi. Te kultury rzeczywiście zmieszały się ze sobą, ale też to zmieszanie dało niezwykle pozytywny efekt. Pozostało to, co tak niezwykle ważne. Etos pracy, etos wzajemnego dobrego współżycia, etos wzajemnego szacunku. I to wszystko jest na tej ziemi. I ja właśnie państwu za to chciałem podziękować. Niezależnie od tego, czy żyjecie tutaj w sensie waszych rodzin od wieków, czy też przyjechaliście tutaj dopiero w wieku XX. Za to, że jesteście tacy, jacy jesteście. I za to, że tutaj budujecie tą swoją małą ojczyznę, z jednej strony, jak powiedział pan starosta, ale z drugiej strony budujecie także Polskę. Budujecie także państwo, którego ja jestem prezydentem. Za ten wkład pracy bardzo serdecznie chciałem państwu podziękować i złożyć wielkie wyrazy szacunku. Tym bardziej, że jak państwo wiecie, historia nie była łatwa. Ani nie była jakoś wielce łaskawa dla tej ziemi. Przecież tutaj przetaczały się wojny,
mamy taki rok rocznic specyficzny, 95. rocznicę III Powstania Śląskiego, w którym walczyli także i chłopcy, mężczyźni z tej ziemi, w 7. Pułku Piechoty Strzeleckiej, którzy tutaj zmagali się na Górze Świętej Anny, walcząc o to, by tutaj była Polska. Ale mamy też proszę Państwa, niedaleko stąd wieś Barut i miejsce w lesie, w którym już po II wojnie światowej, w 1946 roku, komuniści, ubecy brutalnie zamordowali prawie 200 młodych chłopaków, którzy uważali, że Polska nie jest wolna i nie godzili się z komunistycznym zniewoleniem i byli żołnierzami polskiego podziemia antykomunistycznego. Między innymi z oddziału kapitana Henryka Flamego, Bartka. W większości byli to chłopcy z Żywiecczyzny i ze Śląska Cieszyńskiego. Tu ich zamordowano. Byłem tam dziś, złożyłem kwiaty, bo to prawie równo rocznica tego mordu. Ale chciałbym tu w Strzelcach Opolskich podziękować za jedno. Za to, że to miejsce jest pięknie utrzymane. A tam na tablicy jest napisane, że dbają o nie między innymi harcerze i młodzież ze Strzelec Opolskich. Dziękuję Państwu za to. Dziękuję za to, że pamiętacie o tych, którzy walczyli, oddali życie, o bohaterach walki o naszą wolność. Że pamiętacie o tych, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy żyć swobodnie, że dzisiaj możecie Państwo rozwijać swoją działalność gospodarczą, że żyjemy w wolnym kraju, który jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, że jesteśmy niepodlegli i że jesteśmy suwerenni i że sami decydujemy o sobie. Mam nadzieję i myślę, że Państwo też macie tą nadzieję i wiarę, że pozostanie tak na zawsze. Czynimy wszystko, aby tak było, ale to też oznacza pamięć o tych, którzy o to walczyli. Ja Państwu za tą pamięć ogromnie dziękuję, także w specyficznym dniu, bo dziś dokładnie jest 77. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego w 1939 roku. I początku walki podziemnej o to, by Polska na powrót stała się państwem wolnym. Można dziś śmiało powiedzieć, że ta walka zakończyła się dopiero niedawno, te 27 lat temu, kiedy udało się zrzucić komunistyczne kajdany i doprowadzić do zburzenia muru berlińskiego. Ale co ważne, proszę Państwa, ten rok to także 25. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Rocznica podpisania traktatu, którą uczciłem razem z panem prezydentem Gałkiem w Warszawie, ciesząc się z tego, że relacje polsko-niemieckie właśnie na tle tego traktatu i za jego przyczyną przez te 25 lat rozwijają się tak dobrze, że nasze państwa współpracują ze sobą, że traktat jest realizowany, że tutaj na miejscu żyją ci, którzy z pokolenia na pokolenie czy od pokoleń są Niemcami, uważają się za Niemców i żyją jako obywatele polscy w tym społeczeństwie, po sąsiedzku i tak jak tutaj w Strzelcach Opolskich i w okolicach Strzelec, to współżycie układa się dobrze. Można wręcz powiedzieć modelowo. Możecie Państwo być przykładem. Możecie Państwo być przykładem pod tym względem dla wielu miejsc na świecie. I wszystkim tym, którzy tutaj działają, także w polityce tej lokalnej czy regionalnej, za to dążenie do dobrej współpracy, bo oczywiście trudności zawsze są. Nikt nie powiedział, że ich nie ma, choć Państwo doskonale wiecie, że i w takich zwykłych stosunkach sąsiedzkich czasem też się zdarzają problemy i o miedzę kłótnie. Ale najważniejsze jest to, żeby umieć te sprawy rozwiązać i umieć dojść do zgody. I o to zawsze apeluję
I o to bardzo proszę, żeby szukać porozumienia. Ja wiem, że to dążenie do porozumienia tutaj na tej ziemi zawsze było i mam nadzieję, że ono zawsze będzie. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Starosta, ta ziemia dobrze się rozwija. Między innymi właśnie dzięki pracy, dzięki wysiłkowi podejmowanemu przez polityków samorządowych. Ale to, żeby mogła się rozwijać szybciej, to, żeby młodzi ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać do pracy za granicę. Podkreślam, nie musieli, bo jeżeli ktoś chce, bo ma takie przekonanie, że chce, to proszę bardzo, jest przecież wolność, granica jest otwarta. Ale żal tych, którzy nie widząc dla siebie innej możliwości wyjeżdżają, dlatego że chcą po prostu mieć pracę albo chcą zarobić godziwe pieniądze po to, żeby mogli się rozwijać. I zadaniem władz, ale nie tylko tych samorządowych, bo także władz centralnych, dzisiaj w moim przekonaniu najważniejszym, mówię o sobie i mówię o polskim rządzie, mówię o polskich parlamentarzystach, jest dążenie do tego, żeby podnieść jakość życia w naszym kraju. To jest w tej chwili sprawa, którą ja uważam za absolutnie podstawową. Bo to, czy w Polsce będzie się żyło na odpowiednim poziomie, zdecyduje o tym, czy my uratujemy się przed pułapką niżu demograficznego, czy nie. I czy w przyszłości Polska nie tylko, że będzie się rozwijała, ale czy w ogóle jako państwo będziemy istnieli. To jest dzisiaj ogromnie ważne zadanie. Ja, proszę Państwa, nie ukrywam, że ja się ogromnie cieszę i mam wielką satysfakcję z programu 500+. I zawsze będę twardo stawał przeciwko wszystkim tym, którzy mówią, że to jest niepotrzebne rozdawnictwo. Ci, którzy mają więcej dzieci i nie żyją najczęściej w wielkich miastach, tylko właśnie w mniejszych miastach i na wsi, doskonale wiedzą, co to oznacza. I że nie jest to żadne rozdawnictwo, tylko to jest coś, co realnie podniosło poziom ich życia. Ale druga kwestia, także niezwykle Polsce potrzebna dzisiaj, to ułatwienie możliwości rozwoju gospodarczego. To zdynamizowanie rozwoju gospodarczego Polski, to ułatwienie polskim przedsiębiorcom funkcjonowania, to zaproszenie także do nas inwestorów z zagranicy i generalnie poprawienie warunków inwestowania w Polsce. To wielkie zadanie, które mam nadzieję zostanie zrealizowane poprzez plan pana premiera Morawieckiego. Ja ze swojej strony jako prezydent w tej chwili na wszystkich moich spotkaniach, które odbywam poza granicami kraju, tak jak ostatnio w Stanach Zjednoczonych, spotykam się z przedsiębiorcami, rozmawiam z nimi. Spotkałem się z wielkimi przedsiębiorcami amerykańskimi inwestującymi tutaj w Polsce. Usłyszałem od nich wiele dobrych słów, ale i wiele słów nadziei na to, że te możliwości inwestowania w Polsce będą lepsze, bo oni chcą zainwestować więcej, chcą tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy. Ja teraz patrzę na Państwa i proszę, miejcie odwagę, twórzcie też nowe miejsca pracy i Wy, bo one są nam niezwykle potrzebne, rozwijajcie swoje firmy, miejcie także i tą odwagę, żeby zainwestować, czasem zaryzykować, ale też na tym polega biznes. Ja, proszę Państwa, obiecuję, że będę czynił wszystko, aby Państwu te możliwości jak najbardziej ułatwiać, żeby też Państwu nie utrudniano. Wierzę w to, że taki pomyślny rozwój naszego kraju jest możliwy. Czerpiąc z tradycji w nowoczesność, niech młodzi odważają się zakładać startupy, niech kształcą się i wykorzystują swoją wiedzę, ale tutaj w naszym kraju. A my pamiętajmy o tym, mówię tutaj my, czyli my ludzie, którzy dzisiaj są odpowiedzialni za sprawowanie władzy w Polsce, aby stworzyć im ku temu jak najlepsze możliwości. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, że zechcieliście Państwo poświęcić to wtorkowe popołudnie na spotkanie ze mną. Jeszcze raz dziękuję za gościnne przyjęcie i jestem zaszczycony, że jestem tym pierwszym prezydentem, który odwiedził Strzelce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dziękujemy. Thank you.
To dla zespołu na chwila szczególna, zdjęcie z panem prezydentem.
Wielokrotnie dzisiaj wspominano o wielokulturowości tego regionu, dlatego zespół Na Chwila przygotował również piosenkę w języku niemieckim. Ale nie jest, daru obliwi,
Yeah.
Rozpatrzysz cztery cudami,
Państwo, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Strzelcach Opolskich powoli dobiega końca. Pięknie dziękujemy zespołowi Na Chwila. Dziewczyny wytrwały w pełnym słońcu. Pięknie Państwu dziękujemy za przybycie, że poświęcili Państwo ten czas. Życzymy spokojnego, udanego popołudnia i wieczoru. Uwaga, teraz 400 metrów.